Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj jest Joszelka i Ren. Hello. Ejke. I dzisiaj GTA. Tak jest, online. Dobra, słuchajcie, właśnie jedna rzecz. Dzisiaj, moi drodzy, tuningujemy auto, którego już nie ma w grze. Znaczy, w sensie nie ma go w sprzedaży, ale tak, ci co kupili, to już go mają po prostu. Tak. Czyli Winnie Easy Rayleigh. Tak no jest, właśnie, tak i je. Porównamy go dzisiaj z Winnie Easy oraz Winnie Easy Sport, który kupił Ren. Tak, bardzo dobrze. Tak, i ogólnie tak, te auto ogólnie, jak widzicie, już jest dostępne przez ograniczony czas, a finalnie go tak naprawdę już nie ma. No, ja już... Także tak, komunikat w grze, że jest dostępny przez ograniczony czas, już go nie ma. Nie wiadomo, tak. Co Rockstar ma na myśli, usuwając te auta. No właśnie nie wiem, ostatnio było to samo właśnie z tym samochodem tutaj, czyli właśnie Anisem 300R. Też tak, tak zrobili. Moim zdaniem, oni po prostu wymuszają kupowanie auta. Fajnie wygląda. Żeby ludzie i po prostu wydawali kasę. I się w nim nie psuje. Więc, nie wiem. A to jest i tak bym kupił, bo jest nowe auto. Dobra, ale słuchajcie, więc tak. Się w nim fryzura, już nie kupił. Jedna tylko zmiana dzisiaj następuje. Mianowicie, będziemy tuningować auto, ale będziemy mieli ograniczony czas do 5 minut. Więc zwykle to trwało 10, więc nie mam żadnego pojęcia, czy się wyrobimy. Minie 5 minut, po prostu wychodzimy. Nie wiadomo, co będzie. Spotykamy się na lotnisku, okay. Wy oceniacie, kto zrobił ładniejszy tuning. I później porównamy sobie samochody wszystkie Winnie Easy. Prawie tak wszystkie. Jest. Prawie. Dobra. Okej, okay, ja już jestem w aucie, uwaga. Będę klikał na 3-4, tak? Tak. Dobra, uwaga. 3-4. Okej, okay. Lecimy w takim razie. Dobrze, jeszcze jeżeli taka chodzi, cynka. Jeżeli chodzi o tuning osiągów, to jakby te osiągi już zrobiliśmy przed odcinkiem. Dokładnie. Ja teraz tak. W takim razie, dobra, teraz szybko tutaj, 5 minut mniej więcej, dobra, już widzę. Liczysz dobrze. Bo ja czasu trzeba pilnować. Ja w głowie liczę sobie, wiesz. Aha. Ciekawe, czy zrobię inaczej, czy lepiej, czy nie, zobaczymy. Ja w sumie już to auto tuningowałem, tak. Więc może w 5 minut się wyrobię. Na Playku, żeś tuningował. Tak, był odcinek, chyba nazywał się Cheater na publicznej. Tak, tak i tam było. Robiłem właśnie tuning na Playu. Tylko że tam miałem możliwość zrobienia właśnie tuningu HAO. Dobra. No. Tak, generalnie można dać fotele tuningowane, które są tuningowane tylko z przodu, a te z tyłu już. To zachrumowany rajdowy wydek. Co to ma być? Dobra, to zrobimy tak. Wydech, czekaj, nie, coś tu jeszcze, nie, coś zmaścimy, czekaj. Nie tak. Nie, to nie chcę, nie, to nie. Zostawiam. Co ja wziąłem? To wziąłem, dobra, okej. Okay. Nie, nie chcę wychodzić! Dobra, szybko. Maska. Mogę iść, żebyś stracił jak najwięcej czasu. No tak. Czekaj, czekaj, nie maska. I nie wyjdziesz, ja bym wyszedł. Dobra, niech będzie tak. Tutaj jeszcze były jakieś inne, to nie. Klaksony, światła, reflektorki jakieś tutaj. Tu na razie tak. Oznaczenie. Dobra, no szału nie ma w sumie. Oznaczenia teoretycznie już widziałem, więc łatwiej mi trochę. Trochę? Odrobinkę, no. Aż bardzo. Ociupinkę, odrobinkę, ale nie chcę robić dokładnie tego samego, co robiłem wcześniej, więc... zaraz sobie musisz tutaj troszeczkę... Zmienić. Tak, będę właśnie tego zmieniam automatycznie. Robię troszeczkę inaczej. Ale tylko troszkę. Okej. Okay. Ryba. Tablica. Tak, na tym to polega, rozumiem. Lakierowanie to za chwilę, dach. Zostały 2 minuty. Serio? Poważnie. Powodzę, 2 minuty nam zostały. Nie ma problemu. Tyle co dobra, widzę. To... Chyba. Tak już nie. Tak? Nie bawię. Tak. Dobra, niech będzie to. Dobra. Progi. Dobra. Dawaj, szybko. Spoiler. Bez spoileru. Dobra. Pasy przeciwsłoneczne, yeah. Tak czy nie? Dobra. Tak, taki zawieszenie. Dodaj nie. Tak, skrzynia, turbo, koła. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Sportowe. Nie ma może problemu. Może jakieś, czekaj, belgi. Niech będzie to. Nie, czekaj, gdzie tu jest? Nie. To już było. Dobra. Cy, kolor, projekty, tu nie, ulepszenie. Ej, co robisz? Szyby. Tuningować? Tak. A, dobra. Co? Ty jeszcze nie tuningujesz?
Czekaj. Kolor. Lakierowanie, szybko. Boże, lakierowanie, tak, lakierowanie. Dawaj. Minuta niecała. Niecała minuta do końca. Minuta do końca? No dobra, niech ci będzie. Kolor dodatkowy. Ej, nie mogę mieć skrzanionego koloru dodatkowego. A jestem na kolorze w tym momencie. Dobra. Nie mogę go mieć! Dobra. Coś jeszcze mi zostało? Światełka tu już chyba zrobiłem. Czy coś jeszcze mi zostało? 30 sekund. Wyjeżdżam. Okej, wydaje mi się, że będzie gites. Dobra. Ja 20 zdążę. Sekund wychodzę. Nie mogę znaleźć koloru. Okej. Okay. No jeżeli nie zdążysz wybrać koloru, to po prostu 15 sekund wychodzisz, no nie? Totalnie z tym kolorem, co masz. Dlatego się bałem, że skrzani mi się kolor. Że będę miał, bo to są dwa kolory do wyboru. Ile zostało? 4, 3, 2, 1. No cóż. No i powinniśmy mniej więcej właśnie w tym momencie wychodzić. Na najpóźniej. I jedziemy, słuchajcie, na lotnisko. Na lotnisku porównamy sobie samochody. Widzowie ocenią, kto zrobił ładniejszy w ciągu 5 minut. I tak właśnie było. Tak zwykle właśnie tuning trwał, widzisz, w okolicach właśnie tych 10 minut. Takie 8, 9, czasami właśnie 10. Jakby muchało, to trwało 12. No, myślę, że gdyby nie spoiler, bo jeszcze będzie. Tam było jeszcze więcej rzeczy po prostu. No. Więcej kolorów do wyboru. Więcej różnych elementów i tak dalej, nie? No niestety, dają wszystko na PlayStation 5, bo przecież wszyscy mają PlayStation 5. Nie, na Xbox Series też są dostępne. Po prostu chodzi o to, żeby... Wszyscy mają Xbox Series też. Właśnie chodzi o to, żeby wszyscy to kupowali, no. No właśnie, dokładnie taka tak. Sytuacja. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja powoli już jadę. Jestem w miarę zadowolony z tego auta. Jesteś w miarę. Oczywiście... Można kupić Playkę 5 czy tego Xboxa niż nowy komputer, nie? czasami tak. Ogólnie kwestia wygląda też tak, że no teraz widzowie dzisiaj nie mogli zobaczyć za bardzo, jakie są elementy do kupienia. Bo zwykle w ciągu 10 minut jesteśmy w stanie, że tak powiem, przeklikać każdy element i pokazać. Mogą sobie prędkość zmienić, no nie? Odtwarzanie tak, filmu. Odtwarzanie na 0,5, nie? Na pół. Tak. Pierwszy raz widzę, żeby tir jechał z jakimiś drewnami. Co ty mówisz? Poważnie? Nie widziałeś nigdy wcześniej? No przede mną tir. Ale nie widziałeś nigdy wcześniej takiego? No co ty? Poważnie. Albo nie pamiętam. No ale gdzie się turyjecie? Halo? Dobra. Muszę jechać. Ja już proszę jestem co, na lotnisku. Właśnie jadę z tobą. Proszę bardzo, tutaj podjadę, tutaj tędy, tu tędy, dobra. Poza ham się wepchał tym tirem. No ja muszę teraz też go... Jeszcze wysiadł. Okej. Okay. Zobaczę tylko jeszcze... O, światełka. Dobra, światełka działają, wszystkie światła działają, słuchajcie, to jest spoko. Chcę mi bić, chcę mi bić. Bo czasami była sytuacja taka, że niektóre światła były tu jakieś fejkowe i nie działały totalnie. Staram się nie uschodzić. Staram się tak bardzo jechać ostrożnie, żeby nie uszkodzić. Dobra, widzę, że Joszelka już razem z Renem dojeżdża. Dobra. Drzwi mi się trochę zamknęły. Okej, to wysiadamy i zobaczmy, kto ma ładniejszą furę. Ja mam białą, więc automatycznie wiadomo, że będzie trochę brudna. Ren, okej. Okay. Ren typowa rajduwa. Ja taka rajduwa, ale taka troszkę bardziej klasiko. Joszela wzięła oczywiście różowy, więc... Więc ulubiony... Ryba. Mam rybę. Masz fiszkę. Nie, czekaj, to nie jest fisz, to jest ten. Masz karpia. Mam koja. Nie, no to karpi przecież widać. Dobra, słuchajcie, tam na dole w komentarzach tak napiszcie źle koniecznie. Ze swoimi autami, ale jak zawsze. Ja zobaczcie, wygrywam. Napiszcie w koniecznie, kto ma ładniejszy samochodzik. Ja proponuję w ogóle, zróbmy test prędkości tymi autami. Dobrze. Wiecie, o co chodzi? Znowu zobaczymy, kto ma więcej FPS-ów, nie? Mhm. Ilość FPS-ów w grze może być decydująca. Dokładnie. I nie mówcie, że FPS-y nie wygrywają gier. No w GTA wygrywają. Masz więcej, no to jedziesz szybciej. Dlatego gdy ja wygrywam jakiś wyścig, to się czuję wygrany podwójnie po prostu. No tak. Okej, dobra, ustawmy się ładnie. Ile? Dobra. Patrz, jakie ja mam koła, jakie wy macie. Ja mam no, dobra, dobra. Dobra, zręcznego. 3, 4. Halo! Panie Pawle, mamy ten sam halo. Samochód, stunigowany osiągami tak samo. Nawet zmieniam na pierwszą osobę, żeby było szybciej. Ale... widać chyba, że po prostu mam więcej FPS-ów w grze. Ale mam albo wrażenie, jakoś powoli doganiam? Tak, ale zobacz na Joszelkę. Wziąłeś Joszelkę? Ale Joszelka właśnie nie wiem dlaczego traci, ona ma lepszy komputer niż ja. No właśnie też nie wiem. Ale co się dzieje z tym GTA?
Nie mam żadnego pojęcia. Ale te same osiągi zrobione. Dobra, spróbujemy bez ręcznego. I za chwilę zamienimy tak, samochody. Że i tak wystartowałem później, no nie? Dobra, uwaga, na ry. 3, 4, no i wyprzedzam Joszelkę. No i nie wiem, co się dzieje. Przecież ja wszystko zrobiłam tak samo jak wy. Z osiągami. No nie? Ja mam więcej FPS-ów niż Joszki. Znaczy wiadomo, że im wyższy level się ma, tym szybciej postać biega, no nie? Ale to z samochodu to nie powinno w ogóle. Ale w samochodzie? Dobra. W takim razie, Ren, chodźmy, zmieńmy samochód na... ja biorę Winnie... A możemy zrobić jedną rzecz, żeby ktoś mógł pojechać moim samochodem? Bo ja bym to ciekawi. Chodź jeszcze zmienimy samochody, zamienimy się tymi samochodami. Tak, będziemy się zamieniać autami jeszcze za chwilę, no. Okej, dobra. Więc tak, ja biorę, w takim razie jadę i biorę Winnie Easy. A Ren bierze, jedzie i bierze Winnie Easy Sport. Dobrze. Więc zaraz zobaczymy. Zwróć pojazd osobisty. No, czy mi chodziło z tą zamianą autkami z tymi, co teraz mamy? Czy chodzi o moje autko, czy chodzi o moją postać? Aha, no to już teraz za późno. No, ja ale... to powiedziałam tak w trakcie, kiedy byliśmy jeszcze. Ale zrobimy na pewno inaczej, czy zrobimy tak, że... czekajcie, gdzie to mamy teraz? Gdzie ja to mam? Winnie, Easy Rayleigh, nie, Easy. Okej. Okay. Więc zamienimy się później autami, czyli na przykład weźmiesz mojego Winnie Easy, a i tak dalej. O nie! Policjant. Wbiegłem na policjanta! Na szczęście nie strzela do mnie, więc ja dzwonię do Lestera. Teraz do mnie strzelają, czemu? Ganią cię. Ja to inny strzelę, tam ci tego. Tu moja postać przybrała pozycję bojową. Poważnie? No i zastrzeli mnie totalnie! Wbiegłem na policjanta, a ten... Co za pała! A ten strzela, ile tu ich jest w ogóle? I pojazd został odholowany. 8. Jest ich tutaj 8 generalnie. Poważnie. Dobra, moi drodzy, po niefortunnych przygodach z policją udało nam się odzyskać auta. Tak. Więc tak, Joszelka ma najnowszy Winnie Easy Rayleigh, Ren Winnie Easy Sport, a ja mam Winnie Easy po prostu. I w moim przypadku nie mam spoilera, bo nie ma możliwości zamontowania spoilera w tym samochodzie. W ogóle nie ma takiej kategorii, spoilery. I mnie to rozśmieszy, jeżeli wygrasz. Jedyne co mogę ściągnąć dach. I sprawdzimy, czy wciągnięcie dachu coś zmieni. Ale to za chwilę. Dobra, uwaga, zręcznego. Tak. 3, 4. O, żeś wystartował tym sportem. Dobra, no bo to jest sportowy, więc zakładam, że sportowy będzie najszybszy. Uhu. Okej. Okay. Czyli tak, sportowy faktycznie mocno ciśnie. No sportowy jest sportem. Więc pytanie, czy ten Winnie Easy Rayleigh, oprócz wyglądu, czy jest wart tej ceny, no nie? Kosztował 1 800 000, jak pamiętam, mniej więcej. Tak. Dobra, czyli auto Winnie Easy Sport wygrywa. Znowu wygrywam coś. Wiecie co? Ja zrobię tylko jedną rzecz. Ściągniesz dach? Sobie idealnie. Sobie dach ściągnę. Przewietrzę kocią mordkę. Dobra. A zamianka? No dobra. Czekaj, ale ja chciałam z Renem! Powiedziałam Renem! Ty zobacz, jak bez dachu jedziesz. No dobrze, no. Nikt nie chce do mojego zielonego wjechać. Ja mam zieloną żabę. Dobra, z linii. Dobra, uwaga, z ręcznego, tak, oczywiście. Może być. Bez. A nie, bez ręcznego. Dobra, bez ręcznego. Nie, bez, okej, bez, racja. Dobra, 3, 4. No nie, Winnie Easy Sport to jednak jest mały demon prędkości. Zdecydowanie. To prawda. Już wiecie. No. Dokładnie. I to niezależnie w czyich rękach w sumie. No. Ale mówiłaś Joszelka, że możemy jeszcze sprawdzić ewentualnie właśnie później, czy to jest kwestia samochodu twojego. Tak. I może faktycznie wyjaśnimy to jednak. Tak, bo to też mi będzie dręczyło. Tak, to mnie dręczy teraz. Czy to jest może tak, że faktycznie jakiś, jakaś kwestia samochodu. Dobra, to słuchajcie, to zróbmy tak, ja pojadę po swój samochód. Tym razem tylko nie potrąć. Tak, tym razem postaram się nie wbiec na policjanta. Wezmę swój samochód Winnie Easy Rayleigh i zaraz zamienimy się samochodami. Zobaczymy, czy to kwestia auta, czy to kwestia jednak czegoś innego. Mam wrażenie, że musi inny ma dźwięk teraz. No, dobra. Ogólnie Winnie Easy jest spoko, fajnie wygląda, ale nie nadaje się. To dokładnie tak, jak poleciał. Przedstawiłeś mu auto. Cyk. Wziąłem to lepsze dla niego.
I teraz cyk i zadzwonimy sobie zaraz do mechanika. Panie mechaniku. Ja też dzwonię. Dobrze, że trzymamy telefon przy uchu, nie? Tak, tak. Nie, ty masz słuchawkę już w uchu, po prostu. No chyba tak, o to chodzi. Agencja. Easy Rayli. Widzę wszystko. Dobra, Easy Rayli, gdzie ty będziesz? Widzę, że tam stoi już u mnie. Dobra, mój też stoi. Uwaga, wow! Jedź, Tam, nie tam, cofnij, tam się Ren pobiegł. Tam się auta respią. No bo wbiegł na policjanta zaś. No prawie znowu wbiegł na policjanta, ale patrz jak święte krowy idą jakieś, no co za ciecie jedne. No przepraszam, ale chyba w tym momencie. W lewo, tył, tam gdzie Ren stoi. Tam się auta respią, o. Nie dobra. O, dobra. Dobra, ale dobra. Moje drzwi! Wsiadaj do mojego ryszelka. U mnie zamknięte, zobacz, te drzwi. O. Dobra, to ty wsiadaj może do mojego. Nie, ja to pojadę, czy... on był najwolniejszy, dobra. Ja bym najszybszy. Dobra. Tak, Joszelka, ty wsiadaj do mojego, bo mój był najszybszy. Dobrze. Chcemy sprawdzić... Chcemy sprawdzić, dlaczego... czy się zmieni to, że będzie dokładnie tak samo, czy nie. Nie krzycz na mnie. Ja. Nie krzycz na mnie. Ten test ma mieć ręce i nogi. Przecież. Nieprawda, mam brzuszek. No. Dokładnie, więc sprawdzimy teraz, czy faktycznie to auto jest najwolniejsze, czy jest kwestia taka, że coś jednak z komputerem, albo jakaś inna rzecz po prostu, że więcej FPS-ów, nie wiem. Zobaczymy. No ja na pewno nie mam więcej FPS-ów niż Joszelka. No właśnie, to jest ten, więc może faktycznie samochód. To jest ciekawostka. Może jest samochody faktycznie. Ale tutaj ja wszystko po prostu zrobiłem to samo co wy. Dobra. To jest. Dobra. Mniej więcej na równo do Joszelki zrobiłem. Okej, okay. I zręcznego. Dobra. 3, 4. No to jest kwestia... Co jest? Czemu białe odjeżdża? To jest kwestia auto. Kauta, no. Ale co żeś wsadził w to auto, że... Jeśli to tuningowo. No ja w agencji tuningowałem. Ale tam nie było dodatkowych opcji. Tam nie było dodatkowych opcji z agencji przecież. Czemu ja doganiam Joszelkę? No robisz to samo co przed chwilą, jak było na odwrót. Ciekawe. Dobra, Ren, wejdź do mojego auta w takim bądź razie. Dobra, zamianka, no. Ja wejdę do auta Rena. Nie, czekaj. Co ty robisz? Jeszcze raz. Ja to Ren, wejdź do mojej... Dobra, Ren, wejdź do Joszelki. Rena? Ja auto. Wejdę do Rena. A ja dalej w swoim, dobra. A ty dalej w moim? Nie, no bez sensu, nie, czekaj. Jak to było? Niech ja każdy wejdzie do auta, teraz? Którym nie był, o. Dobra. To ja chcę do Pawła. O, dobra, no czyli to... ja do Rena. No bo ja u Joszelki już byłem. No a ja już a, a Joszelka do Joszelki wejdzie. Nie, no to nie ma sensu, dobra, no zróbmy ja tak. Joszelki, Joszelka do Pawła. No ale to nie pasuje, dobra, i tak mogę to w drugim razie. Dobra, okej, okay, dogadaliśmy się. Muszę drzwi zamknąć. Ustawmy się ładnie, dobra, przy linii. Bezręcznego czy zręcznym? A teraz zróbmy bezręcznego. Dobra. Dobra, 3, 4. Trochę chyba wcześniej wystartowałem. No trochę chyba tak. Ej, ale Co to jest? Okej. Okay. Kto ty Joszelka tu zrobiła? Nie wiem, ja zrobiłam wszystko co masz 108. Ciekawe. Ja nie wiem, bo ale... to kama, no nie? To jest. Ja przepraszam bardzo, ale co jest? Twoje ja auto widocznie jest za słabe jakieś, nie wiem. A, dobra. Nie rozumiem. Joszelka, to zróbmy jeszcze raz, ale zręcznego tak samo. Ja aż muszę po odcinku muszę sprawdzić, czy na pewno, wszystko wsadziłam, bo wiecie, chodzi o to, że był no. ograniczony czas i możliwe, że przez ograniczony czas przeklikałam opcję, która no. może coś zmieniła w osiągach. Dobra, zręcznego spróbujmy. No. 3, 4. Nie wierzę, co się dzieje. No? Ale... I Paweł, jak Ren siedział w tym swoim samochodzie, to był za mną, ale teraz jak Paweł siedzi w swoim samochodzie, to mnie wyprzedza. No. Ale jednocześnie też. Ale wiecie co ja proponuję? Wyprzedzać ciebie, gdy ty byłaś w Pawła samochodzie wcześniej, a ja. Ale to słuchajcie, to w tym momencie tak naprawdę Winnie Easy Sport niekoniecznie musi być najszybszy. Dobra, to odsyłamy auto Joszelki. Ren, musisz wziąć Winnie Easy.
Win easy wziąć, musisz. W takim bądź razie sport. Ej, to jest niemożliwe, po prostu to się odwala. Dobra, Jaszelka bierze swój, ja biorę swój. Aren bierze Winnie Easy, sport i zobaczymy jeszcze raz w porównaniu z moim samochodem, tym białym. Dobra. Tak. No. Dobrze. Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy tak. Ren wziął Winnie Easy Sport, ja mam swojego Winnie Easy Rayleigh, a Jaszela stunigowała jeszcze samochód. Wszystko miał stunigowane, ale zmieniła opony, tak? Tak, zmieniła. Zmieniła opony na sportowe. Tak. I teraz zobaczymy, co się stanie. Dobra, zręcznego. Tak, zręcznego, yeah. 3, 4. Aha. Opony, sportowe. Nie, jednak nie. No, z jednej strony... Z jednej strony jedzie jakoś... Tak by szybciej ruszyła trochę, ale... Ale teraz możemy zobaczyć, że Winnie Easy Rayleigh zaczyna wyprzedzać Winnie Easy Sport! Ale dalej nie wiem dlaczego. FPS-y. Także jednak nie wygrywa Winnie Easy Rayleigh. Na dłuższej mecie, na... Jeżeli to będzie, jeżeli kwestia by była, że jedziemy dawaj, wyścig Paweł, bardzo dynamiczny, bardzo jakiś tam z dużą ilością zakrętów, no to sport wygrywa. To wszystko zależy od gracza. To wszystko zależy od gracza, bo jeżeli jesteś graczem takim jak ja, to dostaniesz gorszego Easy Rayleigh, a jeżeli jesteś graczem jak Paweł, to dostaniesz lepszego. Dobra, ustawieni. Dobra, tak. Uwaga, bezręcznego może, co? Tak. Dobra, 3, 4. Ren, ty opóźniłeś się chyba coś. Nie, no staram się normalnie. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. A nie było ręcznego. A nie było ręcznego, nie boksowało, no tak. No. Ren powinniśmy wyprzedzać za chwilę. No to poczekaj, to na końcu cię wyprzedzi. Tak, tak, wiem, pod koniec, nie, ale... Pamiętaj, że FPS-y to są inne. Trochę dłużej będę wyprzedzał. O, ale tak czy siak wyprzedzasz, widzisz, jednak wyprzedzasz. Okej. Okay. Jednak tak. Dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że na koniec, bo dzisiaj się zdenerwowałem na policję strasznie. Ren, zamieńmy się z powrotem. No dobra. No. Oddawaj auto. Podjedźmy do policjantów, weźmy swoje mega twarde pięści. Dobra. I proponuję trochę zmasować policjantów, ponieważ dzisiaj mnie zirytowali strasznie w tej grze. Jak wbiegłem na policjanta, oni zaczynają do mnie strzelać. Tak się nie nadaje, tak się nie robi, więc... Tak się nie robi, tak. Więc tak zrobimy, że po prostu zmasuję za chwilę tutaj jakiegoś Czekaj, nie wyhamowałem. I za każdym, razem włażą mi tak. Po prostu pod tu nie będzie, pod postać. Pouciekali na pączki poszli. Zawsze możemy ich zawołać. Co? Nie ma ich? Rozumiem, rozumiem. O, mam już dwie gwiazdy. Zaraz ich zawołam. Okay. Dobrze, za chwilę powinni tu być. Powinni, ale ich nie ma. Zero światło. Spokojnie. A no tak, ktoś musi zadzwonić. Dajcie komuś zadzwonić. Tak jest. Jest jeden. To jest jakiś tak? Gdzieś tu biega jakiś. Że jestem garbage. Dobra, 3 gwiazdeczki, proszę bardzo. Ja na razie jedna. Ja też 3. Już 3, dobra. Dawaj, ty piarzy. Nie, no ja wyziąłem Rzymnigana, tak się prosto stiltowałem. Przesuń się, Ren, Jaszelka. Ren, Jaszelka? Bo ja strzelam po prostu i po prostu jest szansa, że zostaniesz kulką którąś. Dobra. Ale powiem wam, że ten samochód jest bardzo fajny do driftowania. Naprawdę. No, powiedzmy. Mi się bardzo podoba, jak się nie jeździ. Jaszelka, idealnie wierzysz na podminigany. No, jakbyśmy mieli... Musimy znaleźć sobie mapkę do takiego typowego driftu. Wtedy to pomoże. Elka! Ale ładnie wypychają. Okej, ja myślę, że chyba w takim bądź razie biorę furę. Super Railgun, jadę na koniec odcinka. No ktoś tu do mnie... Nie strzelaj do mnie, ja tylko potrąciłem! Typie! Railgun! Typie! No i przeżyłem to. Jeszcze chciałem trochę postraszyć. Jasne. Całe auto obstrzelane. Serio? Przestałem. Ej, co jest? Railgun? Ej, miałem prawie, że pół życia. Jest super. Byłem w aucie, miałem pół życia i zginąłem. Wielki. Słuchajcie, była aktualizacja chyba i znowu poprawili celność policjantów. Inteligencję i celność, ewidentnie. Dobra. Zaraz ja wsiadam do swojego i odjeżdżam. No i dobrze. Tak? Zapomnienie. Dobra, ujeżdżamy stąd. Co robisz? Zjeżdżamy stąd. Gubimy pościg. Nie wiem co słyszałeś, mogłeś się przesłyszeć, no coś innego. Także... Trafiłeś w ziemię. Z akcentem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Pa, pa. Na razie. Tak jest, wybuchowo. Ej, faktycznie, oni nie nawalają jak... Ej no, bez jaj, to jest niemożliwe. Oni tak trafiają jak nie wiem. Dzięki, że zostałeś do końca.
Polecam w takim razie jeszcze zostawić suba, jeżeli tego nie zrobiłeś, no i lajka tam na dole. Polecam oczywiście również poprzedni odcinek. O tutaj. Ewentualnie może coś tutaj ciekawego będzie. Wystarczy kliknąć.